Wczoraj pokusiłam się o przygotowanie kawy po wietnamsku, używając tak zwanego fina. I co to jest fin? To jest zaparzacz metalowy zazwyczaj. Są też z innego materiału, ale tradycyjnie jest to metalowy zaparzacz. To jest podstawa. Składa się z czterech części. Podstawa, zbiornik, pojemnik, zbiornik. Sitko, które służy do ugniatania kawy, oraz pokrywa. Tak wygląda w całości. Są różnej wielkości, jak używamy. Jest to wietnamska metoda zaparzania kawy i wczoraj pokusiłam się o zaparzenie, ale była to namiastka kawy po wietnamsku, ponieważ tak naprawdę zobaczycie, z jakiej ilości kawy powinna być przygotowana ten napar. Ja zrobiłam bardzo słabą. Napar powinien być przygotowany z 20 gramów kawy. Kawy odpowiednio zmielonej. Ja przedstawiam tutaj, to jest 20 gramów. Zobaczcie, jaka duża miseczka, jaka duża porcja i to powinno znaleźć się tu i właśnie z takiej ilości przygotowujemy ten napar. Ja wczoraj zrobiłam z około połowy, nie ukrywam. Nie byłaby dla mnie do wypicia taka mocna kawa. Tradycyjnie kawę po wietnamsku przygotowuje się z mlekiem skondensowanym. Ja już mówiłam o dodatkach. Unikajmy, starajmy się, żeby to były dodatki odświętne, a nie codzienne. Wszelkiego typu śmietanki, mleka zagęszczone. Niech to będzie przysmak dla nas. Zatem ja przygotowywałam z połowy. I co teraz robimy? Wsypujemy taką mieszankę do pojemnika, do zbiornika i ugniatamy mocno. Dalej, jak już mamy ugniecioną kawę, zalewamy odrobiną gorącej wody. Wrzątkiem, ale to nie jest taki, wiecie, bulgocząca woda, tylko tak 90 stopni mniej więcej, żeby miała. I zalewamy tylko, żeby pokryła ta woda sitko. Kawa wówczas napęcznieje. Ona nie powinny tam żadne kropelki przedostać się do filiżanki. A właśnie, stawiamy to, ten cały zbiornik z podstawką na szklance. Nie powinna tam żadna kropelka przelecieć do filiżanki. Kawa tylko powinna napęcznieć. Zostawiamy na jakieś 20-30 sekund. Po tym czasie zalewamy to drugie zalanie mniej więcej 65 ml. 65-70 ml. Zaparzenie trwać powinno 5-6 minut. Ta kawa wyjdzie naprawdę mocna i bardzo przypomina w smaku espresso. Czy ja polecam zakupić taki zaparzacz? Tak, dla mnie, według mnie jest to rewelacyjna forma zaparzania. Nie mam żadnych powiązań z firmą produkującą. To jest moja subiektywna ocena. Jest to urządzenie niedrogie i warto sobie przetestować. Pamiętajcie, mówiłam już też o piciu kawy filtrowanej. Jeżeli ktoś spożywa więcej niż jedną, dwie filiżanki dziennie, wówczas niech pokusi się o picie kawy filtrowanej. Można nas znaleźć, Zdrowe Smaczki, na Facebooku, na Instagramie. Polecam, tam wcześniej mówiłam, dlaczego pić kawę. Upsi. Dlaczego pić kawę filtrowaną i jaki to ma wpływ na nasze zdrowie. Do zobaczenia wkrótce.